ambasador USA w Jerozolimie, David Friedman, zakomunikował w weekendzie, że Izrael powinien mieć prawo do zaanektowania części zachodniego brzegu, czyli obszarów, gdzie Palestyńczycy chcieliby utworzyć własne państewko. Według niego taki zacofany kraik, wciśnięty między Izrael i Jordanię, byłby najgorszym z ewentualnych rozwiązań w tym newralgicznym rejonie świata. Najnowszy sygnał Waszyngtonu jest podsumowaniem wcześniejszego uznania przez Trumpa Jerozolimy za stolicę Izraela, przeniesienia tam ambasady USA i zatwierdzenia izraelskiej suwerenności nad Golanem. Wszystkie te posunięcia poprzedzają zbierającą się pod koniec miesiąca w Bahrajnie konferencję ekonomiczną, na której Palestyńczycy postawieni zostaną przed wyborem: resocjalizacja, koniunktura i dobrobyt, albo jak dotychczas, długo, długo nic.